Port of Gdynia. Bardzo prosimy o prezentację kolejną. Please welcome representant of Port of Gdynia. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Leszek Jurczyk, jestem dyrektorem do spraw infrastruktury w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia. I żeby się zmieścić w czasie, postanowiliśmy wyświetlić taki krótki film, który będę omawiał. Na poprzednich panelach najwięcej tutaj się mówiło o rozbudowie różnych portów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem również konkurencyjności. My chcemy również się rozwijać. W tym roku przekroczymy w przeładunkach magiczną cyfrę 20 milionów ton, ale chcemy więcej. I dlatego powstał pomysł kilku różnych inwestycji, które będą realizowane w perspektywie do roku 2020, jak i później do 2030. To jest taki nowy terminal kontenerowy, który planujemy wybudować na Zatoce. Będzie on mógł obsługiwać około 2 milionów TEU. Innymi inwestycjami, które będą realizowane w porcie, to jest nowy terminal promowy przy nabrzeżu polskim, jak również kwestia pogłębienia kanału portowego do 16 metrów z obecnych 13,5, pogłębienia toru podejściowego do 17 metrów, to będzie inwestycja Urzędu Morskiego, jak również przebudowa nabrzeży portowych umożliwiająca takie pogłębienie. Pierwszym elementem jest wybudowanie nowej obrotnicy o średnicy 480 metrów, która umożliwi wprowadzanie i obracanie statków o długości do 400 metrów. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. W bardzo skomasowanej, skondensowanej wersji portów Gdynia. Bardzo dziękuję. Port Szczecin-Świnoujście bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ znam, to przedstawię koleżankę, z którą wespół miałem okazję i przyjemność prowadzić dla Państwa to wydarzenie. Aneta Szeder-Prynicka, Porty Szczecina-Świnoujścia. Również przygotowaliśmy krótki film na temat naszego portu. Myślę, że ta prezentacja pokaże Państwu, czym się zajmujemy, a następnie zaprezentuję kilka slajdów i plany inwestycyjne naszego portu. In the very heart of Europe, where the land meets the water, there is a place visited by ships from around the world and from which they set sail on the high seas. Together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. These are the words of the American businessman Henry Ford. The ports in Szczecin and Świnoujście seem to confirm his quote. Both ports are situated close to each other on the same waterway, which made it possible to create one big port group. Thanks to successful cooperation, they have increased their capacity. Knowledge that versatility is priceless. That's why the ports in Szczecin and Świnoujście place great value on universality. They handle all kinds of cargo using a diverse range of transport and cargo handling infrastructure.
Every time you see a successful business, it means that one day someone took a bold decision. In the ports of Szczecin and Świnoujście, the list of such decisions is long. Business is done by those who can recognize and understand customers' needs. Because if customers' priorities aren't their priorities, then it means that they have no priorities. Goes to sleep, but the sea never falls asleep. And neither do ports. For the men of the sea, they are always a central part of their lives. Szczecin and Świnoujście at the center of attention in the center of Europe. So I've consumed my 4 minutes, so next 3 minutes will be Zużyłam już moje 4 minuty, zostały mi 3, więc będę mówiła o planach inwestycyjnych. Przygotowałam slajdy dotyczące dzisiejszej sesji, czyli innowacje. Nie będę mówiła o teorii. Powiem Państwu, jakie są nasze cele na przyszłość. Staramy się odpowiedzieć na potrzeby rynku. W najbliższych 5 latach skupimy się na rozwoju naszego dostępu do portu od strony morza, głównie w celu połączenia Świnoujścia i Szczecina za pomocą połączeń promowych. Szczecin i Świnoujście oddalone są od siebie o 68 km, więc musimy stworzyć połączenie. W tej chwili mamy w Szczecinie statki o zanurzeniu 9,5 metra. Chcemy to zwiększyć do 11,5 metra. Będzie to olbrzymi potencjał dla rozwoju portu w Szczecinie. Więc jest to pierwsza część. Druga część, już o tym była mowa podczas filmu, olbrzymi projekt z nawigowania rzeki Odry. Chcemy zwiększyć, umożliwić połączenia z zapleczem, nie tylko za pomocą kolei i dróg, ale także za pomocą dróg rzecznych. Jest olbrzymi potencjał, możemy go wykorzystać jako drogę transportową. W tej chwili zaledwie wykorzystujemy drogi rzeczne tylko w 4%, jeżeli mówimy o dostarczaniu ładunków towarów do naszego portu. Dwa projekty inwestycyjne, jeden dotyczył pierwszy Szczecina, dotyczy drugi Świnoujścia. Finalizacja obszaru zielonego w porcie. To daje nam to możliwość rozwoju usług serwisowych ogólnego cargo i cargo luzem. Obszar ten zostanie, infrastruktura zostanie przygotowana, połączenia kolejowe, wszystko zostanie dostarczone, jak również media.
Obszar ten zostanie udostępniony potencjalnym inwestorom, którzy będą mogli zlokalizować tam swoją działalność, czyli działalność portowa, ale także powiązana działalność, czyli przemysł portowy. Wiele zostało powiedziane na temat rozwoju. Myślimy o, ze względu na lokalizację, w Szczecinie mamy około 1000 TEU obsługiwanych rocznie, ale myślimy, że możemy się rozwijać, jeżeli chodzi o obroty biznesu kontenerowego. Mamy projekt rozwoju usług kontenerowych w naszym porcie. Jest to zaledwie niewielka projekcja, ale myślę, że w ciągu 5 lat możemy mówić o wdrożeniu tego projektu. To wszystko na temat portu Szczecina-Świnoujście.